Na 70. Kleryk. No. 70. O, guardsman. Dobra. Jedziemy. Bam, bam, bam. No dobra, to ty ma 175 teraz. Ja już ty... A co to jest gamble? Hazard. Hazard? No ja muszę zobaczyć, czy ja mam właśnie... Nie ma serwera. Kto mi da stówę expa, to kupię barter. Ja mam barter. Ten ma barter, dobra. A. Dobra. Co robi Crushing Blow? No, 250 masz z tego względu. Ale nie spełniam siły. Zaraz, ile? 750 expa. Odwróciłem. Co mnie minęło? Nic. Sprzedaliście. No. Jurgę, masz 250 tego doświadczenia. Jupi. Czy to ma... dobra, Juri. Ja mam 200. I ten też ma 200. Ja chciałbym intimidate, to jest to zastraszanie, wymuszanie autorytet. Chwilę. A, dobra. Jeszcze najpierw. I popatrzę jeszcze, co ja bym chciał wykupić z tej reszty. Intimidate, ile cię to wynosi? Stówka. Stówka. I ja bym chciał wykupić Drive Ground Vehicles plus 10. A, czyli tak, Intimidate. I to jest koniec tych zakupów. Ale draństwo. Czemu? Zawiesił mi się ten, karta, nie wiem czy jest zapisane. Mam. Czekaj, to masz... O, ja mam Inquiry już plus 10 na Runesmanie, ale jazda. Ty miałeś drive jako podstawowy, tak? Tak, ja miałem na podstawce, teraz plus 10 wykupiłem. Zwykły? Czy jaki? Ground Vehicle. Nie wiem czemu, o co teraz pytasz, nie rozumiem. No, czy to jest jakiś militar czy coś? Nie, no to jest Ground Vehicle pisze, pojazd lądowy, czyli wszystko się do tego liczy. Nie, bo są jeszcze military. Nie, są jeszcze pojazdy pancerne czy coś takiego. Dwie różne rzeczy. Co? To są dwie różne rzeczy, mówię. Aha. Dlaczego ja tego nie mogę kupić? Dobra, niech będzie jak jest. No bo nie miałeś tego w podstawie. Co? Bo w podstawie, jako skille do tego, to masz wykupiony, znaczy do wykupienia tylko i wyłącznie lądowy zwykły, a nie militarny lądowy. Mhm. No ale później i tak jakieś tam będę tak, może bonusy to... zbierał z tego, że to mam rozwinięte. No pewnie. No dobra, no to Mel... Mel jest załatwiony. A my coraz bliżej sierżanta jesteśmy. Ujoj, chyba zacznę zbierać te deki. Rapo, i jak w przyszłym tygodniu będziesz już mógł poprowadzić tego? Normalnie... Co? Nie, nie mam skończonego tego, a nie chcę wiesz tak na pół gwizdka tego zaczynać. Aha, nie, bo właśnie się pytam, czy może skończyć do przyszłego tygodnia, o to mi chodzi, nie? Znaczy, jeśli skończę, to dam znać, ale w tej chwili jest to jeszcze nieskończone. No dobra, Rapo, jakieś rozwinięcia? Nie, na razie zostawiam z tym, co jestem. Tak, Bolt, Chain, Bolt. Ja jestem, Yuri, mam to swoje, te właśnie, to jest łączne to moje te 250, czy tam mi coś jeszcze jakieś w PDK-ach zostało? No właśnie, 250 to jest po zsumowaniu to, co teraz masz, bo miałeś 25, tak, plus tak. Teraz 107, znaczy nie, przepraszam, miałeś 75 ci zostało. Plus teraz 175 to 250. Aha, to tak, to... No
No już się teraz bardziej zbliżamy do następnej rangi. Mm. No, jeszcze chyba jedna sesja. Taka dłuższa jedna sesja porządna, już będziemy. Ale nie, no 250 ten. Tak za 4 godziny, znaczy u mnie jest 250. Za 4 godziny grania plus kawałek jeszcze, tak? Nie wiem, za 5 godzin. Dobra, to w moim wypadku... Według tych schematów. No to chyba wszyscy mamy tyle samo. Tak, chce, no macie tyle samo. No. Tylko kto inny różne skille za różną cenę wykupywał, no i jest jak jest. Dobra, to co chcesz, Jurga? To ja poproszę po prostu Mighty Shot. To jest z Nighthawka? Tak. Mighty Shot, faktycznie. A co to robi, Jurga? Plus 2 do obrażeń z broni palnej. A, to ja mam teraz Crushing Blow takiego i mam plus 2 do obrażeń z broni, że tak powiem, ręcznej. Ach. Brałem już ci pisuję tego Mighty. Czyli ty jeszcze jak z mieczyka będziesz nawalić, to jeszcze ładniej będzie. No ja tylko czekam na sierżanta, bo sierżant ma już Weapon Training Chain. A już z mieczem cuchowym to już są nie przelew, naprawdę. Mhm, już sprawdzę sobie jeszcze tego Mighty Shot. Z ciekawości. Zobaczmy. Mighty Shot. No, Gun, Cosmos, Damage. O pierwszy kurde, co faktycznie, on do wszystkiego teraz ma plus 2 damage jeszcze. Jeżeli strzela. Jeżeli to sobie wykupię z sierżanta, to sobie wykupię bolty, wszystkie treningi i chaina. A później kupię sobie hip shotting. Crushing blow. A. No dobra, no to mamy Jurgę też zrobionego. Tylko pamiętaj mi o tym mówić, że masz dodatkowe 2. Tak? Jasne. Ja bardziej, wiesz co? Bardziej się przejmuję tym, że po prostu mnie starczy tylko na piwo forsy. No, u ciebie... Wszystko tam, gdzie po prostu Mel będzie mówić, że a, to tam rzucam mu trona, kurde, na tacę, to wiesz, u mnie oczka już będą chodzić. No tak. Ciebie... A Lazarus to, a Sextus to co? Jak będziesz rzucał? A ja mam gotówkę. On ma dużo. Szczerze? Ja też mam stosunkowo dużo, bo mam 63 trony. I Sextus ma najwięcej tak. Na razie też. Do mojej teczki z dokumentami dołączam ten jeden tłumik, a do ładownicy po prostu... Co masz wytłumioną teczkę, tak? Nie będzie słyszeć, jak otwierasz? Ty to nie lepiej było sobie wziąć pokrowiec na gitary? No tak. Ty Juri, a dałoby się przerobić tak pokrowiec na gitarę, żeby w środku był heavy strummer? Stary, wiesz jak to jest głupie. Ale jakie efekciarskie! Znając życie, Capajko z czymś takim przyjdzie. Tak. Będzie tam miał karabin plazmowy wmontowany. Ale tak, żeby jeszcze, nie wiem, ewidentnie tłumik od karabinu plazmowego wystawał, nie? O nie, ma do tego tłumika. Juri, tłumik ognia od pinu plazmowego. Jeszcze lepsze. Dobrze, ale to wiecie, żeby to mi kawałek wystawił. Nikt się nie pozna, wszystko ja. Wiesz, a jak nazwiemy naszą przyszłość, naszą chimerkę? Andrzej. Aha. Lola, ja myślę, że damy jej na imię Lola. Julka to też dobre imię. O, Julka na imię moja ex. O, Julka będzie najlepsze. Co, zamierzasz ją wysadzić? Jakby to by się nazywało Julka, to by ją wysadził, z wielką przyjemnością. No tak. No ją załadował, bo bawi atomowymi. Jakby nie patrzeć, to ona już będzie załadowana, taka chimerka takimi bombami, nie? No gęsto, garancie.
No dobra. Ty, ale na przykład jak to tym wozem zwiadowczo, bo się chyba Scorpio nazywa, to mogę jeździć z tego Ground Vehicles. On jest kołowy ten wóz zwiadowczy, on jest leciutko opancerzony i tak dalej. No zwiadowczym powiedzmy, że tak. Tu bardziej chodzi o military vehicles wszelkiego rodzaju, wiesz, coś co ma po prostu broń i specjalne systemy, tak? Gąsienice i tak dalej, o to chodzi, nie? Mhm. Przy tym się zaczynają problemy ze sterowaniem. No. To prawda, to prawda. No dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi o sesję. A, Juri, ja chciałbym zadeklarować coś... Aha, nie, bo wtedy naładuje się do połowy tylko ten z Lasgana. Szkoda. Hmm? Kurwa, no strzelam jednym magazynkiem od początku gry i nie mogę go wystrzelać. Też musisz robić tak jak tamten koleś. Pełne serie, pełne serie. Ja robię pełne serie i jak widać nie mogę go wystrzelać. Jezu, ale to po prostu stary, no byś musiał... Punkt przeznaczenia zmarnować w tym momencie. No. Fajnie, fajnie Juri, że mi pozwoliłeś użyć tego drugiego punktu szczęścia. No było blisko. Było blisko. A, no i oczywiście Lazarus w tym momencie, następna modlitwa. Na karteczce zapisana. I owija nią broń, combat shotguna. Mhm. Czekaj, to ile razy... Jakaś tam litania rozpierdolu. Tak. Ale nie, po prostu to co ta postać moja robi, to się w pale nie mieści. Ale powiem ci, że bardzo mi się podobała litania tego. O Imperatorze, pozwól nam ich zniszczyć. Naprawdę, będę musiał... Romantyczna, sobie... nie? No. 28 pocisków, znaczy tych razów zostało w tym Lasganie, stary. No to jeszcze na 9 serii. Mhm. Mhm. No ale ja coś czuję, że tam siedzi Kult Korna, no to będzie do czego strzelać. No, co tam siedzi, to nie wiecie. Dobra, ja sobie odpalę prototypa. Z ciszego. Ale powiem ci, Juri, że prototyp jest tak zacny. O, jakie to jest dobre. Dobra, to ja się usuwam, bo rodzinka już od dłuższego czasu się kręci, żeby wbić się na kompa. No, to cześć, Juga. No, na razie. Ja? Juri, wiesz, na początku pierwsza misja, gdzie cię wrzucają,